byłego członka orkiestry, który wspólnie ze mną będzie sprawiał przesiętą, modląc się za zmarłych orkiestrantów. I witam wszystkich, którzy w tej uroczystości biorą udział. Modlę się w intencjach orkiestry, w intencjach Straży Pożarnej, wypraszając w tych szczególnych dniach oktawy Wielkiej Nocy obfite łaski Jezusa Miłosiernego i Zmartwychwstałego dla Was, dla Waszych rodzin, dla wszystkich obecnych. Adrian poprosił mnie, żebym powiedział krótkie kazanie. I nawiążę do słów apostoła Piotra, postawionego dzisiaj w pierwszym czytaniu przed Sanhedrynem. Apostoł Piotr, po tym jak doświadczył, co oznacza powstać z martwych w osobie Jezusa Chrystusa, po doświadczeniu wszechmocy Bożej, po doświadczeniu po byciu świadkiem największego cudu w dziejach ludzkości, staje twardo po zesłaniu Ducha Świętego przed Sanhedrynem, który zakazuje głoszenia prawdy o tym zmartwychwstaniu. Piotr apostoł mówi, że on nie może tego nie mówić. Nie może nie mówić tego, co widział i słyszał. Nieraz tak jest, i to jest właśnie od wyjścia do mojej refleksji, że człowiek doświadcza w swoim życiu wielkiego dobra, wielkiej łaski, z jednej strony od Boga, z drugiej strony też i ze strony ludzi, że on nie może tego nie mówić, nie może tego nie głosić, nie może tego nie wspominać, nie może tego innym nie opowiadać. Niewątpliwie takim dobrem jest właśnie nasza orkiestra strażacka. Ja sam mam tak wiele wspomnień, tak wiele pozytywnych wspomnień, tak wiele przygód, tak wiele wspaniałych doświadczeń, różnorodnych, że nie mogę o tym nie opowiadać, nie mogę o tym nie mówić. Jak już o tym mówię, czy to w Lublinie, czy w Piławie, czy gdziekolwiek mnie Pan pośle, wszyscy ludzie się dziwią i cieszą, że są tacy ludzie. Że są tacy ludzie, którzy poprzez muzykę potrafią dawać radość innym. Potrafią być aktywni w społeczeństwie. I to w tak piękny sposób. Pamiętam, jakby to było wczoraj, jak świętej pamięci Pan Celesty nas młodych chłopaków uczył maszerować. Świętej pamięci Pan Celesty udał na jedną nogę. Więc wyjaśnił nam technicznie, jak to ma być. Potem nas wysłał z Zielonki do Kronina. Jechał za nami swoim starym Mercedesem. No i klaksony wysłuchiwał nam rytm. No i jak coś szło nie tak, to dawał sygnał klaksonem. Okrzanił nas, znowu nam wyjaśnił, jak to ma wszystko być. Jak nas uczył. Potem już jak się nauczyliśmy, to już nie szliśmy ze wsi do wsi, tylko już przez wieś. Ale jak musieliśmy się tego nauczyć. Pamiętam wspaniałą pielgrzymkę na Jasną Górę. Pamiętam też 16 tysięcy strażaków oblegających Jasną Górę przez wspaniałe morze granatowych mundurów. Z pewnością dzisiejszy wieczór będzie okazją do tego, by powspominać. Jakże pięknie jest to, że zaczynamy to dziękczynienie właśnie, dziękczynienia Bogu za te 95 lat różnych doświadczeń. Bardzo cennych i wielopokoleniowych. Myślę, że to słuszna droga. 95 lat to wielka łaska. Były momenty trudne. Były takie momenty, że istnienie, dalsze istnienie orkiestry stało znakiem zapytania. Ale tam, gdzie są dobrzy ludzie, tam są też i ludzie walczący o dobro. Kontynuować, przekazywać, pielęgnować. To jest dla mnie osobiście wielka radość, że zostałem tu zaproszony, zaproszony i
widzę orkiestrę w tak dobrej kondycji, tak pięknie grającą. I daj Boże, bo to się mówi w dniu dzisiejszym, żeby to dobre dzieło było podtrzymywane, kontynuowane, pielęgnowane, by się stało dziedzictwem następnym pokoleniom. I nie bójmy się, nie wstydźmy, cieszyć się, wychwalać, być dumnym, opowiadać, dzielić się. Po każdym tym radosnym wspomnieniem oddajemy też chwałę Bogu, który też z człowiekiem współdziała i człowiek jej błogosławi. Z Zielonki Pasłęckiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Proszę Państwa, brawa dla nich! Przypominam Państwu, że zebraliśmy się dzisiaj po to, żeby uczcić właśnie ten wielki benefis w Zielonce Pasłęckiej, na ziemi pasłęckiej, w naszej małej ojczyźnie. I proszę Państwa, ten benefis rozpoczniemy oczywiście od Marszong Street Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Jubilanka, która ma lat 95.
Wielkiej, która liczy sobie całe 95 wiosen i współorganizatora dzisiejszej uroczystości, burmistrza miasta Pasłęka, pana doktora Wiesława Rzeczkowskiego, chciałbym powitać wszystkich przybyłych gości, mieszkańców Zielonki Pasłęckiej, miasta i gminy Pasłęka, naszej małej ojczyzny, a w szczególności byłych orkiestrantów Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Wiejską Orkiestrę Dętą. Pierwszym kapelmistrzem, który uczył grać, był Bazylii Sawczuk, a tworzyli ją m.in. Pierszchała Tadeusz, Lisicki Antoni, Lisicki Walenty, Leśniewicz Franciszek, Witów Bolesław, Osuchowski Stanisław, Brodnicki Kazimierz, Hulanicki Adam, Hulanicki Stanisław, Sawczuk Władysław, Lewarski Władysław, Lisicki Rafał, Danielewicz Bolesław, Torucki Franciszek. Pozyskując nuty od orkiestr wojskowych i spotykając się w jesienno-zimowe wieczory w szkole lub w prywatnych kwaterach, już na wiosnę, a dokładnie 3 maja 1928 roku w Turczynie zagrali swój pierwszy koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Od tego czasu orkiestra uświetniała wiele uroczystości, takich jak państwowe, kościelne, weselne. Większa impreza, w której orkiestra brała udział w tamtym okresie, była to wizyta marszałka Józefa Piłsudskiego w Łódzku. Ostatni raz przed wybuchem II wojny światowej orkiestra zagrała w 1939 roku na wiecu organizacyjnym kołchozu Hulanika pod groźbą kary zsyłki na Sybir za odmówienie. Te słowa dzisiaj w dobie wojny na Ukrainie mają chyba dość specjalny wydźwięk. Po wybuchu wojny wiejska orkiestra Dęta z Hulanik musiała zawiesić swoją działalność, a muzycy w 1944 roku zostali zmobilizowani do pierwszej Armii Wojska Polskiego w Sumach. Niektórzy z nich kontynuowali swoją muzyczną przygodę, ale już w orkiestrach wojskowych, które utworzyły się podczas wojny. Byli to Franciszek Torucki, Brodnicki Kazimierz i Tadeusz Pierszchała. Po zakończeniu wojny i przesiedleniu na tutejsze tereny, z inicjatywy Franciszka Toruckiego i Tadeusza Pierszchały, orkiestra zaczęła się reaktywować. Większość instrumentów została przywieziona ze sobą z Kresów Wschodnich. Grali w niej wówczas Torucki Franciszek, Lisicki Rafał, Pierszchała Tadeusz, Jan Piotrowski, Kazimierz Brodnicki, Stanisław Nowicki, a kapelmistrzem został wybrany Henryk Klik. Pierwszą uroczystością, którą muzycy odegrali po wojnie na tutejszych terenach, była pasterka w 1945 roku w kościele parafialnym w Zielonce Pasłęckiej. Wówczas Zielonka nazywała się Wołyniec.
Głównie w tamtym czasie wiejska orkiestra dęta z Jonki Pasłęckiej grała na uroczystościach weselnych, ale też obsługiwała imprezy państwowe i święta kościelne. W 1948 roku do orkiestry dołączył uczeń Anato Regimowicz. W 1950 roku w Pasłęku, przy powiatowej komendzie służby w Polsce w Pasłęku, zaczęła się tworzyć orkiestra wzorująca się na wiejskiej orkiestrze dętej z Jonki Pasłęckiej. Na jej kapelmistrza ustanowiono Henryka Klika, a muzycy z orkiestry z Jonki Pasłęckiej zasilili jej szeregi. Lecz grali również w swojej miejscowości dalej jako wiejska orkiestra dęta. Uparcie udział. W międzyczasie na naukę gry na instrumentach zaczęli uczęszczać Celestyn Toludzki, Edmund Leśniewicz, Jan Danielewicz, Zbigniew Stawrowski, Zdzisław Ziemak. Orkiestra przy patronacie Komendy Powiatowej Służby w Polsce istniała do 1955 roku, kiedy to wielu młodych muzyków zostało powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Byli to m.in. Celestyn Toludzki, Edmund Leśniewicz. Z tego powodu orkiestra w Pasłęku się rozwiązała, a wiejska orkiestra z Jonki Pasłęckiej bez wsparcia nowych członków zawiesiła swoją działalność jedynie na 2 lata. I tak jak Państwu tutaj wspominałem, grali różne repertuary, również patriotyczne. I również pieśń, którą ukochał nie kto inny, a Ziół, czyli nasz marszałek Józef Piłsudski. Czyli proszę Państwa, niech ta pieśń zabrzmi w wykonaniu orkiestry dętej z Jonki Pasłęckiej. Celestyn Toludzki i Edmund Leśniewicz i zaczęli na nowo reaktywować orkiestrę. Przez okres służby wojskowej grali oni w orkiestrach, nabywając doświadczenia i pozyskując materiały, nuty, a niejednokrotnie, jak tutaj przed chwilą uzyskałem informacje, przepisując je ręcznie. Wykorzystali je oczywiście podczas wznowienia działalności orkiestry. Kapelmistrzostwo objął niezapomniany Celestyn Toludzki, jednocześnie ucząc chętną młodzież sztuki gry na instrumencie. Do orkiestry zaczęli wracać byli muzycy i należy ich wymienić. Kazimierza Brodnickiego, Rafała Lisieckiego, Tadeusza Pierzchałę, Celestyna Toludzkiego, Edmunda Leśniewicza. Naukę gry zaczęli Stefan Szymankiewicz, Jan Nowicki, Tomasz Lisiecki, Władysław Pierzchała, Kazimierz Żmijewski, Bolesław Poniatowski, Tadeusz Kulanicki, a następnie dołączyli Ludgard Wilczewski i Władysław Bogusławski. Jak Państwo zauważyli, dość dużo nazwisk, orkiestra zaczęła się rozwijać, a szeregi cały czas zasilali młodzi adepci sztuki gry na instrumentach dętych. W 1963 roku władze podejmują decyzję, aby objąć orkiestrę patronatem Straży Pożarnej. Orkiestranci zgadzają się na tego typu propozycje i wskutek tego zaczyna działać przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jonce Pasłęckiej, zmieniając nazwę z wiejskiej na orkiestrę dętą Ochotniczej Straży w Jonce Pasłęckiej. Dostawała też propozycję gry pod patronatem Milicji Obywatelskiej w mundurach ORMO, ale oczywiście z tego warunku nie skorzystano. W grudniu 1965 roku już jako orkiestra strażacka bierze udział w swoim pierwszym wojewódzkim przeglądzie orkiestry dętych, które odbył się w Rągowie, zdobywając od razu pierwsze miejsce. I od tego czasu już aktywnie uczestniczy w tego typu konkursach, niejednokrotnie jeszcze stając na podium. W tym czasie do orkiestry dołączają Władysław Kruczek, Jan Bogusławski, Jerzy Zajączkowski i Ryszard Rudnicki.
1968 roku zostaje wyposażona w kompletne umundurowanie strażackie, co poniekąd jest czynnikiem dalszego napływu młodych muzyków. Należy wspomnieć tutaj o Zbigniewie Malczewskim, Eugeniuszu Malczewskim, Bogdanie Ostrowskim, Edwardzie Ostrowskim, Henryku Wilczewskim, Henryku Olszewskim, Edwardzie Janiszewskim, Zbigniewie Kleparskim, Henryku Zajączkowskim, Romanie Kulanickim, Józefie Kulanickim, Janie Wisickim, Jerzym Truszkowskim, Eugeniuszu Żukowskim, Józefie Kaliszczaku, Janie Szyszko, Henryku Huk, Huk Romanie, Harchan Janie i Gieratowskim Jerzym. Orkiestra w dalszym ciągu się rozwija, a muzycy z Zielonki Pasłęckiej zasilają orkiestry wojskowe w Olsztynie, w Braniewie, w Elblągu, odbywając tam swoje służby wojskowe lub co niektórzy zostają zawodowymi żołnierzami. Orkiestra w tamtym okresie, a były to lata 70. i 80., jest silną i zwartą grupą muzyczną. Za swoją działalność zdobyła wiele wyróżnień i nagród. Grali tak dobrze, że na przegląd do Braniewa w 1985 roku w wyniku prac żniwnych pojechali bez żadnej próby i zdobyli tam pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim. Poza tym w dalszym ciągu uświetniali imprezy strażackie, państwowe, święta kościelne. Młody? Młody. Ambitny, ustalony człowiek, który od 20 lat gra w orkiestrze i dalej kontynuuje pracę poprzedników. Z jakim efektem możecie Państwo dzisiaj podziwiać i się przekonać? To już za jego kadencji do orkiestry dołączyli Sławomir Bauchan, Jarosław Kowalczyk, Kamil Fedoruk, Radosław Szalecki, Marek Kwolik, Waldemar Dziudziel, Jan Iwaniuk oraz najmłodsi orkiestranci, czyli Szymon Bracki, Szymon Marczewski i Leon Stichin. Pod batutą kapelmistrza Adriana Brackiego orkiestra w dalszym ciągu rozwija się muzycznie i personalnie, uświetniając swoją muzyką wiele imprez. Jak twierdzi obecny kapelmistrz, robią chyba na tyle to dobrze, że orkiestra zbiera same pochlebne opinie na swój temat. Taki jest skromny, proszę Państwa. Ostatnie 5 lat dla orkiestry to czasy niełatwe, gdyż musieli pożegnać świętej pamięci Celestyna Wybickiego, który jest legendą tej orkiestry i z którym łatwiej im było znosić trudy codziennej pracy, gdyż zawsze służył radą, miał wielką wiedzę na temat orkiestry i wielkie serce. Ale też był osobą, którą orkiestranci zawdzięczają wiele, dlatego jest to dla nich nieodżałowana strata. Również czasy pandemii nie pozwoliły na normalny tryb funkcjonowania orkiestry, która musiała lekko przyhamować swoją działalność ze względu na ograniczenia i braki imprez, które przez pewien czas zostały zawieszone. Na szczęście orkiestranci przetrzymali pewien czas, jak Państwo widzą, w doskonałej formie i dzisiaj ze zdwojoną siłą i mocniejsi o nowe doświadczenia prezentują swoje muzyczne umiejętności w jak najlepszym wydaniu. I mimo tych wszystkich zawirowań w styczniu 2022 roku udaje im się sfinalizować nagranie pierwszej historii własnej płyty, którą Państwo dzisiaj trzymacie w rękach. Będzie to zarówno promocja, jak i pamiątka dla pokoleń, ale także forma podziękowania dla wszystkich byłych orkiestrantów, którzy przez 95 lat tworzyli tą orkiestrę. Na dzień dzisiejszy orkiestra liczy 25 członków, ale niekiedy wspomagają ją przyjaciele, muzycy, którzy chętnie koncertują z naszymi orkiestrantami. Orkiestra, jak Państwo słyszycie, widzicie, ma bardzo bogatą historię, ale również perspektywę na przyszłość, którą, jak zapewnili jej członkowie i kapelmistrz, na pewno będą dalej chętnie i z zapałem kontynuować i rozwijać swoje umiejętności, kultywując wieloletnią tradycję, jaką posiada Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej, promując swoją macierzystą jednostkę, swoją wieś, gminę Pasłek, powiat elbląski i naszą małą ojczyznę. Zapraszam do wystąpienia przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, zastępcy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Krzysztofa Mierzejewskiego,
komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, młodszego brygadyra Łukasza Bochana. Myślę, że będzie miło nam się spotkać na pięknym za 5 lat stulecie istnienia orkiestry. Serdeczne gratulacje z mojej strony i na ręce pana kapelmistrza drogę tylko życzenie oraz komendę pozwolę sobie złożyć. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Przepiękny jubileusz, ale to 95 lat kultury, tradycji i obyczaje. Ale przede wszystkim to jest pielęgnacja tej tradycji lokalnej społeczności, małej ojczyzny, w której tutaj wszyscy żyjemy, mieszkamy i funkcjonujemy. Orkiestra to strażacy, a zawód strażaka to jest nie tylko coś, co robimy zawodowo, robimy to także społecznie, jak widać tutaj po przykładzie członków orkiestry, ale to także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, tak jak pan kapelmistrz Adrian Bracki. Że wszelkie pomyślności, wszystkiego dobrego. Jubileusze są po to, żeby świętować, ale żeby też pamiętać o tej przeszłości, o tym, kto to tworzył i podziękować tym zacnym już ludziom, którzy to tworzyli. Tak jak wiemy, pan Celestyn to jest wielka legenda naszej orkiestry i no, stworzył tak wiele dobrego, że dzisiaj możemy to oglądać. My możemy być tą częścią jego tej wielkiej dobroci. No ale też bez niektórych osób też by sam sobie nie dał rady. Wiem na moim przykładzie, że za każdym dużym człowiekiem musi stać ten ktoś, kto go popiera. I Celestyn, pan Celestyn miał wśród swoich ludzi pana Edmunda Leśniewicza, który jak był, oni byli jedynakami, ale byli, no nie, pan Edmund nie miał siostry, ale pan Celestyn był jedynak, ale on był jak bracia dla siebie, że jak jeden coś za nim, kto był drugi w tej potrzebie. Oni tak się uzupełniali super w tym wszystkim, że no nam się chciało aż przede wszystkim. Może to dzięki nim, dzięki ich temu zapaleńca. Tak tacy byli zapaleni w tym, co robili. I uważam, nie byłoby nas bez nich. No nie? I chciałbym podziękować właśnie przede wszystkim teraz, bo jest wśród nas pan Edmund Leśniewicz. Proszę gdzieś tam o wystąpienie pana Edmunda. Człowiek, który w wieku 82 lat prawie zakończył grę na trąbce, a trąbka jest bardzo ciężkim instrumentem do grania i on się nie poddawał, szedł z nami i zawsze prosto, nie zawsze nas krzyczał, że mnie coś nie uczesali, to nie taka skarpetka, to coś. On był tym szefem orkiestry, a Celestyn był kapelmistrzem. W podziękowaniu na pewno tak mam albumy, tam pan też jest, nie? Jeszcze dwóch takich zasłużonych, którzy też są tutaj między nami na tym święcie i też chcielibyśmy im podziękować, którzy grali no, bardzo wiele lat, którzy wspierali nas, do dzisiaj wspierają, do dzisiaj cieszą się tym, że my gramy, że my się rozwijamy. To jest Stanisław Bracki, zapraszam też, i Stefan Szymankiewicz. To są ludzie, którzy jeszcze jakby mieli zdrowie, to na pewno by grali z nami, no ale z racji gdzieś swojego wieku no musieliby sobie na emeryturę zasłużoną. I dziękuję panom za to, co nam przekazaliście, za to, ile pracy włożyliście. Żyjcie nam 100 lat, 200 nawet, bo jesteście nam potrzebni cały czas. I dziękujemy wam i też na ręce tu obu panów, pana Stefana, pana Stanisława. Takie albumy pamiątkowe też są tutaj, na pewno się znajdą. Dziękuję bardzo za te wszystkie lata. Pan Stanisław grał wiele lat na bębnie, czyli trzymał rytę orkiestrze. Pan Stefan grał na basie, a pan Edmund na trąbce. No to są takie instrumenty, bo w której orkiestry nie ruszy orkiestra, nie ma. Bez trąbki, bez basa i bez bębna to nie ma. To są podstawa. Thank you.
kolejny utwór z repertuaru bardzo bogatego, tym razem utwór filmowy, Róża i Bez, a zaśpiewa go Witold Stawrowski. Przypomniał sobie tą taką najtrudniejszą chwilę w działalności orkiestry. Był taki rok 87 też w historii orkiestry, który gdzieś, może tej orkiestry dzisiaj by nie było, gdzieś tam do mnie dogadanie kilku ludzi, ale wyszło wszystko dobrze, to wszystko się przetrzymało, jest jak jest i musimy się cieszyć, że jesteśmy, pomimo tych kryzysów, co były, co się wydarzyły, ale cały czas jedziemy do przodu, rozwijamy się. Może mamy tam z tyłu głowę, to pamiętamy, ale coraz mniej to się wszystko zaciera. Chyba takim trudnym momentem był dla nas śmierć pana Celestyna Toruckiego, bo jednak to był dla nas czy dziadek, wujek, ojciec dla niektórych, wielki człowiek, który poświęcał dla tych muzyków wiele. I on odszedł też tak niespodziewanie, bo jeszcze to było 5 lat temu, to na jubileuszu był, a za 2 miesiące się żegnaliśmy jeszcze tak naprawdę. Jakby się żegnał na tym jubileuszu i... Skąd ten pomysł wydania tejże płyty, która ukazała się na 95, no można powiedzieć, urodziny? Pomysł to był pana burmistrza, bo on właśnie w jubileuszu 90-lecia przyszedł do nas i zapytał się, czy byśmy nagrali płytę. No my byliśmy gdzieś do tego pomysłu nastawieni pozytywnie. Trzecie pytanie. Najprzyjemniejszy moment z działalności orkiestry, panie Adrianie? Najprzyjemniejszy. Na pewno orkiestra wygrywała przeglądy. To było dla tych ludzi gdzieś takim wynagrodzeniem za ten ich trud. My jechali gdzieś, stawali szranki z innymi orkiestrami, nie wiedzieli, co ich czeka. Kiedyś pojechali w ogóle na przegląd, stąd pojechali jakimś tam Lublinkiem, który spalił do Działdowa. Jechali, spalił 100 litrów na 100 km przed Działdowem z ciastem samochód i musieli pchać go. Pchali, w końcu gdzieś tam z górki się wtoczył, już nie mieli siły, zrobili blokadę, pan Celestyn wtedy zatrzymali do jakiegoś lekarza, doktora, on podwiózł na komendę, wysłała komenda samochód po nich, oni tam przyjechali. No i przyjechali już, nie wiedzieli kto to zagrał, bo wychodzili ostatni. Znaczy już ostatnia orkiestra schodziła ze sceny i oni wchodzili. Oni zdenerwowani tam, co będzie, tyle czasu, prób, tyle wszystkiego. Wsiedli, wygrali mnie. I to myślę, takie rzeczy budują. Dla nas, no co jeszcze? No byliśmy gdzieś tam w Niemczech, skoncertowaliśmy wtedy. Też byłem młodym chłopakiem, 18-letnim, koncertowaliśmy, widzieliśmy, mogliśmy zobaczyć, jak inne orkiestry z zagranicy się prezentują, mogliśmy stanąć z nimi w szranki. Też nie najgorzej wypadliśmy, tak mi się zdaje. Proszę Państwa, a teraz chciałbym, żebyście jednego z najmłodszych powitali takimi ogromnymi brawami, Szymon Bracki. One Moment in Time, proszę Państwa. Szymon Bracki, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, Zielonce Pasłańskie. Ich cegiełka w tej orkiestrze zawsze będą.
wspomnienia zmarłych orkiestrantów. Sawczuk Bazyli, Porucki Franciszek, Leśniewicz Franciszek, Pierzchała Tadeusz, Lisiecki Antoni, Lisiecki Walenty, Fituk Bolesław, Osuchowski Stanisław, Brodnicki Kazimierz, Kulanicki Adam, Kulanicki Stanisław, Sawczuk Władysław, Kleparski Władysław, Lisiecki Rafał, Danielewicz Bolesław, Piotrowski Jan, Nowicki Stanisław, Henryk Krik, Regimowicz Anatol, Lisiecki Tomasz, Kulanicki Tadeusz, Wilczewski Ludgard, Bogusławski Władysław, Ostrowski Edward, Ostrowski Bogdan, Żukowski Eugeniusz, Bogusławski Jan, Stabrowski Zbigniew, Ziemak Zdzisław, Lisiecki Tomasz, Pierzchała Władysław, Wilczewski Henryk, Truszkowski Jerzy, Torucki Celestyn. Orkiestra się rozwija, idzie w dobrą stronę, bo idzie w tą piękną stronę, mamy dwie panie. Ja jeszcze Państwu oczywiście przedstawię, Violetta Stawrowska i Kamila Szymankiewicz. I do tych pań mam jedno pytanie. Miłe panie, skąd taki pomysł? Generalnie było tak, że tata zawsze jeździł na te grania, ja byłam jakimś tam dzieckiem i cały czas patrzyłam, że on gra, też chciałam. No i tak się zaczęło, miałam 10 lat. Poszłam do dziadka Celka, dziadek mówi, siadaj, nauczę cię. No i nauczył. Ale to jest piękna historia, że dziadek czegoś uczy. No wiedziałam bardzo podobnie, też w tej orkiestrze grał mój tato na początku, dziadek prowadził tu orkiestrę i też najpierw mój brat dołączył, później ja za bratem i tak się jakoś potoczyło już 12 lat. Najmłodszy w orkiestrze to jest Leon Stichi. Chodź tutaj, Leon, o mikrofon, Leon ma. Ojej, to jest taki problem, bo tak za bardzo się nigdy nie zastanawiałem nad takimi muzycznymi marzeniami. Ale zawsze chciałem tak doskonale grać na trąbce, takie wysokie i bardzo niskie dźwięki. Zobaczcie Państwo, marzenia się spełniają w tej orkiestrze. Ty już grasz. Najbardziej doświadczony człowiek, pan Henryk Huk. Panie Henryku, taki moment orkiestry gdzieś tam daleko, daleko, nie powiem, że 30 lat do tyłu, który panu utkwił w pamięci. Najbardziej to chodzi o pierwszy udział jako członek orkiestry, to był 70 rok. Po pierwszym majowy Pasłejku, no w tamtych czasach, nie to długi czas, za czasów PRL-u, to było po prostu bardzo prestiżowe, prestiżowa uroczystość. No i zaszczyt był. Byłem wtedy w 6 klasie szkoły podstawowej, tu w Dziewolce Pasłejskiej, już wtedy się urodziłem. I to było właśnie. No, jedyne takie pierwsze takie wrażenie, bo to jednak było no, coś takim w szóstek, w sześciu latach, bo przecież w szóstej klasie, a gra w tej, w orkiestrze. Oczywiście nasza nauczycielka, która prowadziła język polski, uczyła nas, bardzo nas nie lubiała, nazywała nas orkiestrą chodzącą. No chociaż po części to naprawdę, bo myśmy jej chodzili i siedzieli i graliśmy różnie. No to było najbardziej takie przeżycie było najbardziej. A teraz będą podziękowania od naszych zaproszonych gości. Zaczynamy od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Gustawa Marka Grzesina, który oprócz tego, że jest szefem wszystkich tutaj samorządów warmińsko-mazurskich, to oczywiście jest również szefem ochotniczych straży pożarnych. Panie marszałku, zapraszam. Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę bardzo serdecznie pogratulować i podziękować o wspaniałej historii. Ten jubileusz 95-lecia to historia każdego z osobna i całych pokoleń i bardzo charakterystyczna dla naszego regionu kwestia przecież przesiedlenia tego przymusowego, gdzie nasi dziadowie, rodzice
przybyli, ale przybyli z ogromnym talentem, z instrumentami, z wiarą, z tradycją i tworzyli tutaj wspaniałą rzeczywistość. I przede wszystkim wychowywali swoje dzieci, swoich najbliższych, a w takim dziele, jakim jest orkiestra, jest to wspaniałe wychowanie. Oby tak dalej, oby pokolenia i następne wasze po prostu prowadzenie młodych ludzi trwało jak najdłużej, jak najwięcej, bo to jest prawdziwe świadectwo po prostu ogromu wartości naszego społeczeństwa. Kwiaty dla wszystkich, na ręce pana kapelmistrza Graber z herbem województwa, żebyście mówili, że po prostu jesteście nie tylko tutaj w Zielonce Pasmańskiej, ale również w całym regionie warmińsko-mazurskim. Wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności. Starostwa, pan Ryszard Zając. Zapraszamy, panie Ryszardzie. Życzę nam z okazji tego jubileuszu 95-lecia, żeby ta historia, którą tak pięknie przedstawiliście, trwała nadal, bo teraz wy tą historię tworzycie. Wszystkiego dobrego. Pan senator Jerzy Wcisław. Burmistrz jeszcze zrobił mi jedną przyjemność, bo na bardzo korzystnych warunkach stanę się za chwilę właścicielem tej cudownej płyty, którą tutaj nagraliście i będę ją jako senator rozdawał. Przy tym będę mówił, że jest taka Zielonka Pasmańska, magiczne miejsce, w którym udają się rzeczy, które w innych rzeczach się nie udają. Życzę wam, by te jubileusze się powtarzały. Panu kapelmistrzowi oprócz adresu i życzeń przesyłam także komplet płyt z naszymi pieśniami bardzo tradycyjnymi, bardzo dobrymi, patriotycznymi. Ku pamięci z podziękowaniem. Teraz zapraszamy oficjeli z powiatowych struktur ochotniczych straży pożarnych i miejskich. Ja jestem dumny z tego, że w tym powiecie jest taka, ja to tak nazwę, taka jednostka organizacyjna jak OSP Zielonka Pasłęcka i że jest ta orkiestra, bo jest się czym chwalić na ogromną. Życzę wam, żebyście się jak najbardziej rozwijali. Te wspomnienia z tym autobusem to dobre wspomnienia, tam przynajmniej przekłon lżejszy, jak zostawił to do zostawienia. Dobrze, że się rozwijacie, dobrze, że są chętni do tego, żeby grać. Życzę wam wszystkim to, żebyście trwali 100 lat, to jest, nas może już nie być, ale wy będziecie grali, a ja się tak daleko posunął, że nawet do 1000, proszę, ale... Ale ja mam wszystkiego dobrego życzę. To już przekazałem, jeszcze jakąś roślinkę. Mam okulary. A mam tutaj bardzo długi list od druha prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka, który to druh, adresując życzenia dla całej orkiestry, dziękuję za wsparcie kulturalne, dziękuję za was udział w Częstochowie, w Dabowicach, gdzie tam jeszcze byliście? Licheniu. I obyście tak dalej grali. Wszystkiego najlepszego. I zapraszamy burmistrza miasta i gminy Pasmek, pana doktora Wiesława Krzyczkowskiego. Szanowni Państwo, przede wszystkim panie kapelmistrzu, dostali jubilaci, czyli Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Zielonce Pasmańskiej wraz z panią dyrektor i Pasmańskiego Ośrodka Kultury oraz ze wszystkimi z
całą naszą wspólnotą, jak to bardzo pięknie mówi pan Bogdan, chcieliśmy na ręce pana kapelmistrza i wszystkich członków orkiestry wyrazić wielki pokłon i podziękowanie za to dobro. Jesteście naprawdę silni. Chciałbym podziękować za to piękne promowanie miasta i gminy Pasy. Promujecie w różny sposób, ale przede wszystkim muzyką. Wszyscy nam tego zazdroszczą. Panie Adrianie, serdeczne słowa i podziękowania na pana ręce, na ręce każdego z państwa, bo to, co robicie i to, co dajecie naszej całej wspólnocie, to jest naprawdę wielka sprawa, wielkie dobro i piękno. Chcielibyśmy tutaj na ręce całej orkiestry i pana kapelmistrza najpierw taki złote słowo, czyli od wszystkich mieszkańców miasta gminy Pasów, także od mieszkańców Zielonki i Pasłęckiej, wszystkich wsi, które tutaj są na sali, jest gratulacyjny z okazji 95-lecia Orkiestry Dęto Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Gratulujemy panu kapelmistrzowi, byłym kapelmistrzom, członkom orkiestry oraz wszystkim osobom wspierającym działalność Orkiestry Dęto Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej. Składamy serdeczne podziękowania za aktywną działalność artystyczną oraz udział w różnorodnych przedsięwzięciach muzycznych i artystycznych na terenie miasta gminy. I kwiaty Pasłęckiego Ośrodka Kultury. Dziękuję bardzo i to na ręce pana burmistrza całej gminy, taki pan kolorant, który robiliśmy właśnie na ten jubileusz. Dziękuję bardzo i abyśmy grali wiecznie. Dziękuję właśnie żonom, najbliższym tym osobom, które zawsze nas wspierają. Biorą właśnie tę koszulę, prasują, tą czapkę nie spodadzą. Dziękuję wam. I mamy też dla was taki przygotowany kawałek i najtrudniejszy pierwszy krok z repertuaru Anny Janka. Śpiewa Wyleta Stawrowska, utwór Najtrudniejszy Pierwszy Krok. Właśnie dla was żon, dla naszych najbliższych, dla rodzin. No dla nas, dla tych wszystkich, co nas wspierają, my zawsze możemy liczyć na dobre słowa. Dziękuję wam. Gdzie ja też muszę podziękować właśnie tej grupie ludzi, tym 24 osobom, jeszcze jest szczególnie ma jednej, ale którzy naprawdę robią wielkie rzeczy, które ja dzięki też nim jestem właśnie, mam tą rolę, jaką mam i myślę, że ostatni okres nasz, tej właśnie tej płyty nas tak też trochę związał. Byliśmy takim kolektywem, monolitem, że aż jest miło, aż się chce, naprawdę. To jest dla mnie wielkie rzeczy i fajnie, że to gdzieś przez moje te 7 lat to idzie do przodu, nie może tam gdzieś momentami musi stanąć, bo zawsze jest też dobry czas, ale to zawsze gdzieś jeden drugiego ciągnie. Żaden nie chce odpuścić zawsze, no nie? Jak już nieraz ja chcę odpuścić, to oni mnie cisną. Są tak wielcy ludzie, wielcy, no nie? Że ich trzeba bardzo szanować, doceniać. Ja mam tu, się cieszę, że mogę ich prowadzić. Potężna jakaś dawka energii dla mnie, gdzie ja mogę ich prowadzić, bo to jest tak naprawdę rzesza pokoleń. To są gdzieś 3 pokolenia tu grają. Najstarszy pan Janek ma 67 lat, a najmłodszy ma 11. To jest różnica wiekowa. Mimo tych wszystkich, nawet tych pokoleniowych różnic, to my rozmawiamy jednym językiem, nie? Cały czas idąc po jedną, jeden cel mamy. Teraz mieliśmy ten cel płytę, ten jubileusz, który no naprawdę to jest było mnóstwo prób, to jest pół roku przygotowań. Dziękuję wam, że jesteście, że tolerujecie te moje niektóre tam dziwadła może też, no nie? Ale że jakoś to idzie
w dobrym kierunku, to nie stoi, to idzie, nie zawsze gdzieś tam szło, rozwijamy się. Ja widzę też przez 7 lat wielką różnicę, nawet ja nawet rosnę z wami, no nie? Do was dorosłem. Wszystko są wielkie rzeczy, które oni robią i wielkie brawa. Ja bym chciał, żebyście wszyscy powstali i porozmawiali z tymi ludźmi. Wielcy ludzie, Orkiestra Zielonki Posłęckiej, niech trwa najwięcej z tymi ludźmi, niech ona się rozwija. Ja, jeżeli będę mógł, będę to trzymał, jeżeli oni będą chcieli, jeżeli mi nie powiedzą aut, ale będzie lepszy, no wie. Ja będę dawał radę i będę. Wy mnie tolerujcie, ja was też toleruję. Szacunek dla was. Dziękuję za tą grupę. Rozwijajcie się dalej na chwałę, chlubę naszej lokalnej społeczności. Tutaj drobiazg. Zrobicie z nim, co będziecie chcieli. Niech to będzie przyjemność, przede wszystkim przyjemność dla was. Dziękuję, że rozmawiacie imię naszej jednostki nie tylko na terenie powiatu, miasta czy województwa, ale też na terenie całej Polski. Adrian, dziękuję tobie, że jesteś w stanie to wszystko do kupy, że tak powiem, połapać. Jesteś wytrwały. Jesteś dobry w tym, co robisz, także bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich strażaków ochotniczych Straży Pożarnej Zielonki Posłęckiej. Dziękuję. We'll be right back.
dziękuję za przybycie tak wielu osób, za przybycie tu byłych orkiestrantów, którzy też przez te lata tworzyli to. Dziękuję, że mamy wsparcie własnej publiczności, że czujemy to, że jesteśmy potrzebni. No, wjeżdżam. Jeszcze raz wszystkim życzę dużo zdrowia, siły, energii, spełnienia marzeń, a szanowne jubilacje kolejnych lat niezwykłego grania i takiej publiczności zawsze i wszędzie. I szczerze nie rozpieszyła spolny, bo bez tego też mi imprezy nie było. Panie Bogdanie, dziękujemy za współpracę. I co? A teraz też nie robimy jeszcze.